Witam w kolejnym odcinku z serii War Thunder. Dzisiaj zajmiemy się radzieckim tytanem, czyli KV-1 wersji E. Filmy, jak widzicie, się pokazują co jakiś czas, także nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Tak w zasadzie to odcinek będzie poświęcony raczej KV-1 wersji E, bo nie będę tak stricte opowiadał o KV-1, bo to jest dużo i tak naprawdę wolałem zrobić krótszy odcinek z krótszą oprawą historyczną. Może KW1 kiedyś sobie zrobimy. Kiedyś robiłem taki odcinek, pamiętam, ale nawet nie wiem, czy jest na YouTubie. Także zobaczymy. Pojedziemy sobie najpierw z nim na poligon, troszeczkę potem sobie poopowiadamy o tym KW1 wersji E, czyli ekranowanej. A dalej, no jak klasycznie, bitewki. Dobra, na poligonie jesteśmy, strzał kontrolny. I jedziemy. Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć, to 34 km na godzinę. Zobaczymy, czy to osiągnie na poligonie. Podejrzewam, że osiągnie, bo to jest potężna maszyna, ale też ma dobry silnik. Dobra, osiągnął 34 km na godzinę, nie dojeżdżając do pierwszego pojazdu, także nieźle się rozpędza, jak na czołg na 4.0 i to czołg ciężki, bo 49 ton. Dobra, wracamy. Jak widzicie, nasze KW plasuje się na pozycji czwartej. Troszkę szybszy jest KW-85, ale jest troszeczkę lżejszy, tak, o te 3 tony. Mamy 49 ton, 600 koni mechanicznych, 12,2. Obrót wieży 10,9, no to takie troszeczkę za wolno, ale taki może po prostu był. Wolniejszy jest od niego, jak widzicie, Tiger E, 700 koni, ciutkę cięższy, no wychodzi logicznie, tak. Sherman już jest o wiele lżejszy. Ciutkę mniejszy silnik, ale to tak samo wychodzi to logicznie. Czyli ja powiem tak, że całkiem to dobrze wychodzi ta klasyfikacja. Całkiem logicznie, tak? Bo na początku myślałem, że jednak to co robię po jakimś czasie nie będzie miało sensu, bo na przykład czołg, który będzie cięższy, z mniejszą masą, będzie wolniejszy od tego, który ma gorszy silnik i cięższą, większą masę, tak? Ale to wychodzi w miarę logicznie, to mnie dosyć cieszy. Tak naprawdę historycznie tutaj nie ma co do opowiadania, jeżeli chodzi o wersję KW-1E, bo jest to tak naprawdę modernizacja czołgu KW-1. Zostały dodane płyty, w związku z tym, że Niemcy na przykład wprowadzili PAK-38 50 mm, PAK-40 75 mm działo, no i Rosjanie musieli coś zrobić. Modernizacja przebiegła w taki typowo rosyjski sposób, nie został utworzony nowy czołg. Raczej brano czołgi z rocznika 39, 40, 41, które ocalały z pola bitwy. No i je modernizowano w ten sposób, że dodano fartuchy na bokach wieży z przodu i na bokach kadłuba po 20 mm, a także zmodernizowano działo do wariantu F-32. Ilość jednostek, jaka została zmieniona w ten sposób, nie jest do końca znana, dlatego że no, nie liczono ich. Przebudowano w ten sposób od 150 do ponad 200 jednostek czołgów KW-1 do wersji KW-1E. Całkowita grubość pancerza wyniosła wtedy około 110 do 120 mm, co sprawiało, że ten KW-1E naprawdę był ciężkim orzechem do zgryzienia dla czołgów przeciwnika. Dobrze, ale co my mamy w grze? Mamy czołg ciężki na 4.0, który się dobrze rozpędza, to jest pierwsze. Ma drugie bardzo dobre opancerzenie. I po trzecie ma takie średnie działo, bym powiedział. Jest to modernizacja, znaczy nawet nie modernizacja, bo to jest, jak może źle powiedziałem w części historycznej, to nie jest modernizacja, to jest pierwsze działo, wariant F-32 tego działa, ponieważ te ciaki już mają wariant F-34. To działo zostało specjalnie skrócone, jak to sam inżynier, konstruktor tego działa mówił, na potrzeby klienta w cudzysłowie. No przecież klientem był Związek Radziecki, prawda? Zostało skrócone dlatego, że się obawiano powszechnie, że w czasie zderzenia czołgu może ta lufa się pogiąć. Jak widzicie, ona nie wystaje poza światło tego przedniego kadłuba, tego przedniej krawędzi kadłuba. Kurczę, no jakbyś tak pokazać lepiej to tutaj. O, no powiedzmy, no nie wystaje bynajmniej, tak? No zobaczcie, że o, może z boku będzie lepiej widać. Nie wystaje, tak? Pociski mają penetrację, z tych lepszych oczywiście, 86 na 10 metrów i 76 na 500 metrów, czyli no nie ma tragedii, ale też nie jest cudownie. Mamy to samo działo, co ma BT-7 w wersji F-32, oczywiście na 3.0, a już Teciak z 42 roku ma już tą lepszą wersję działa, F-34, który ma penetrację, zaraz sprawdzimy, no, tu.
94 mm, zobacz, jest dłuższa lufa i od razu jednak ta penetracja się zwiększa. No jest to logiczne, tak? Większa prędkość wylotowa. Dobra, jeżeli chodzi o sam czołg, to tyle. Może teraz przejdziemy do bitewek. Zapraszam. Taka mała ciekawostka, jeżeli chcecie sobie obejrzeć w akcji tego KV-1 wersji E na planie filmowym, to jest oczywiście możliwość, możecie sobie włączyć film Niezniszczalny z 2018 roku, jest to oczywiście film rosyjski. A teraz do bitewek marsz. Okej, jesteśmy na Japonii w trybie dominacja, jak widzicie Amerykanie i Niemcy przeciwko nam. My jedziemy sobie w stronę punktu B. Więc podjedziemy sobie lewą stroną. Patrzymy na to, co się dzieje przed punktem B, ale chyba nic. O, mamy pierwszego klienta. Pancerek. No tak, gdzieś przednią płytę, a on garnek. Okej, okay. Ładowniczy tylko. Oj! Ale. No dobra, nie ma ładowniczego, to nie może za bardzo przeładować, a ja się muszę naprawić. Także lekko się kontujemy i mam nadzieję, że mnie nie przebije. Zobaczymy. Słyszysz, ja na mnie artem brzydal. Okej, okay, zrzucę jeszcze dodatkowo dymy, także raczej mnie nie będzie widział. 7 sekund na prawy jeszcze. Okej, okay, na razie sprawdzamy, gdzie on jest, tutaj karabinkiem. Jak widzę, coś tam się zaznacza. No i podjeżdżamy do niego. O, on też strzela, nieładnie. Nasz Sherman ma go na muszce. Przejechał na lewą stronę za skałę. Także może go hakniemy tak troszeczkę za krzaków. Tam jest widoczny. No i bardzo ładnie, akurat lekko pochylony boczny pancerz. No i tutaj mam drugiego klienta. Przednia płyta powinna przejść. Przechodzi. Jedziemy dalej. Punktu B. Rozglądamy się na lewo i prawo, że jak tylko ci mogę. Na szczęście ani jednego członka załogi nie mam w krainie wiecznych głowów, że tak się wyrażę, także w miarę dobre przeładowanie. Też nic. No. No i Pumka. Pumka jest za tymi... Co ona robi w ogóle? Ona ma zamiar do niej podjechać? W ogóle się nie... Ooooo! Hello! Tanku nicztożem! Tanku nicztożem, tak jest. W sumie to tanku unicztożem chyba, ale... Nie będę sobie go wyłuczyć. No. I tutaj chyba wyjedzie zaraz druga Puma. O. Dobra, jedzie prosto na mnie, po niej jest już. No to... Cześć! Druga poma poszła. Ojojoj. N24, strzał... No okej, nie róbcie tego tak tym czołgiem, w ogóle nie róbcie ciężkimi czołgami w ten sposób, czyli... Podjeżdżacie i zakręcacie pod górkę, bo to widzicie, co się dzieje, jest takie mało dynamiczne. Ciężko ogólnie. Tam coś chyba jest. No. A tu jesteś. No to chodź. Musimy się obrócić lekko, do tylko przeładowania. Chłop mnie w ogóle nawet nie widział. U 8-8 flag, no to może mi zrobić krzywdę potężną, bo tylko sobie raczej zjadę i objadę. No kręci stara krowa. Ciężko to będzie rozwalić za pierwszym razem, szczególnie, że on mnie widzi, to jest najgorsze. Znaczy widzi, no przynajmniej wie, gdzie jestem. Przejdzie przez budynek. A, nie przejdzie przez pumę. No dobra, podjedziemy bliżej.
Dobrze, pokaż. Show yourself, demon. Kurde, gdzie on jest? A kurczę, tu jesteś. Ale tylko ładowniczy. Dobra, przyładujemy mu jeszcze raz. Przez chatę. No, pokaż się. Kurde, w sumie dużo nie przeładowałem, zobaczcie, uciekł. O! Brat bliźniak. Dobra, karabinkiem, karabinkiem. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, przeładowuje się, no ja pierdykam. Aj, asysta. No dobra. No i kierujemy się w stronę respa, ale tu już widzę chopa. Kurde, coś mam z celowaniem ostatnio, że za nisko. Dobra, radę go hapnąć. Trochę wyżej. Siup. Okej, gąsienica, dobra, nie będzie się ruszał. Tylko teraz trzeba odpowiednio przycelować. No, no, no. Okej. Tu. Też nie. No nic, może go gdzieś jeszcze zauważymy. No bo to jest dobry pancerz, także nie powinien nas przebić, albo... No może przebić to przebije, jak się trafi w blue spota, ale... Nie za pierwszym razem. Taką mam nadzieję... Przez budyneczki... Nie, chyba raczej nie da rady. No pokaż się, gdzie ty tam jesteś. Już tej strzelnicy jechał? Zariażone! To ja. Jeszcze raz. O! A jest ten KFZ-cik. To palotka bardziej. Ale go dokończymy. Papał, towarzysz komandier. Papał, papał, dobrze. A, tu się ustawiasz. No to chodź teraz. Popukamy się. Jest! Oj! Gąsienica, tylko. Jeszcze raz. Trochę wyżej może. Puszka rozbita! Nie. Wychodzimy z boja! Jaka ta puszka rozbita, co ty gadasz? Oj, puszka rozbita, no mówiłem. Co nie mówisz? Kurde, mam nadzieję, że mnie nie przebije teraz. Sekundy naprawy i ładowniczy. Ale się trzeba przeładować. Dobra, może tak się zasłonisz. Co, w prawej stronie? Puszka rozbita! Wychodzimy z boja! Nudzisz mnie, kolego. Hop! Dobra. Teraz trzeba się lekko skontować. Kurde, pancer 4. 75. Uwaga na wskazany kwadrat. Dobra, na pewno mi się, ale przynajmniej możemy strzelać, także poczekamy, co on zrobi. On tam na pewno jest. Troszeczkę tak na lewo, na prawo popatrzymy, żeby może wyjechał, ale... Ale... Nie daje się zrobić jojo. Okej, no mamy chłopa tutaj. Jak mi uszkodzi, to będzie lipa. Bo będę miał bardzo duże przeładowanie. Kurde, też nie. Mam długie przeładowanie, także no właśnie. Nie mam co się wystawiać za bardzo, może z tej strony. Nic. Wizer kierowcy. Tylko tak dalej. Wygrana jest blisko. Uwaga na wskazany kwadrat. Może... Ne. Oj, oj, oj. Art of steer. Oj. Lewa gąsienica przebita. Co ty nie powiesz? Lewa gąsienica przebita. No naprawdę? O, no naprawdę jeszcze ten. Jezu, bomby, nie bomby. Dobra, może jest zadymiony, a... O, to nie dobrze. Kurde, tego... Aj! No tak, zapomniałem o nim, no. Znaczy zapomniałem, no myślałem, że będzie w dymie i nie będzie mi widział. No lipa jak 150, no.
Okej, to tym razem Polska w trybie dominacja. W sumie to sam nie wiem, jak będziemy jechali. Myślę, że pojedziemy sobie na punkt A. A dopiero... A dobra, jedziemy gdzieś tam w kierunku A. No, mnie też. Dobra, ładujemy się prosto, tak jest. No, gdyż już przejęli. Co my tu znajdziemy? To jest dobre pytanie. O, R3A! Cholera jasna. SARS-CoV. Dobra, może tu wyjedzie ta R3, zobaczymy. A nie, R3 została zniszczona, dobra, nie było tematu. To może z naszym kawusem? Przegrywamy! Co tam jest? Z kim ty się strzelasz? Nic nie widzę, powiem szczerze. Dobra, na pałę strzelimy. No nie, tam nie ma. Coś tam jest zaznaczone, ale kurde, ślepy jestem, ja nic nie widzę tam. Po lewej czysto, po prawej czysto. Coś tu mi się świeci po lewej stronie na mapie. A tutaj po prawej też coś tam... Ej, no ja pierdykam, ja nic nie widzę. Dobra, trzeba się schować. Zobaczymy, co tutaj będzie. Okej, pusto, fajnie. Sojusznicy przejęli strefę. Skąd ten dym? Uwaga na wskazaną strefę. Dobra, podejdziemy tutaj, zobaczymy. Coś tu słyszę. I to nie jest nasz czołg. Po prawej stronie nikogo nie mamy. No, pokaż się. Pokaż się. O! Pierwszy klient! Hello! Boy! O ja, drugi tutaj. Aha, ktoś pod mnie nie widział. No i git majonez, pane! Co dalej? Tutaj z respa jedzie. Na razie nic. Dobra, objedziemy. Robimy sobie kółeczko. Mam nadzieję, że tylko nikt mi nie rypnie z lewej strony. Chodź. No i bardzo ładnie. Jak widzicie, pancery, przednia płyta, to pięknie łażą. Oj. A nie, to z prawej strony ktoś się chodzi, strzelek, to nie. Chłopie, to nasz, znaczy trup jest, co ty gadasz, co ty robisz? Dobra, uciekamy, spieprzamy w prawo. Ja pierdykam. Dobra. No, obracaj się. No i tylko, jak mówiłem, kółeczko robimy kolejne. Coś tu słychać? Tak, coś tu chyba. No i co? Czekamy. Na spokojnie sobie tutaj chwilę staniemy, obserwujemy. Coś tu słyszę przed nami, ale... To jest tyle silników, że... A czekajcie, co to jest? O kuźwa, headset. Oj! Oj, w lufę, nieładnie. Dobra, naprawiamy się. Prawie troszeczkę go... Troszeczkę go sierpi. To jest headset? O Jezu, naprawdę? Jeszcze takie małe... No, 9 sekund. O cholera. O Jezus, tu macie pokazać, jaki jest twardy, ale... O Jezus... Aj! Dobra, nie wiedział, gdzie celować. Jeszcze przeładowanie. Cholera jasna. Mam nadzieję, że mi nie załatwił. Dobra, asysta. No, chodź tutaj. Misiu kolorowy. Chodź, nie uciekaj. Chodź. O! Jak karabinek. Dobra. No, o Jezus. Ale on przyjmuje. Ja pierdykam, naprawdę twardy. Tam coś było i tam... Tam coś jeszcze jechało za tym dużym budynkiem, znaczy dużym, za tym budynkiem. Co to jest?
Or, trójeczka! Ale tam... O Jezus Maria, przebiegł z boku. Kurde, uciekł. Dobra, spróbujemy tutaj, w tym przeszeku. O Jezus. Ślep jest. Co tam jest? To jest jakiś pancer? Nie, to jest... O Jezus Maria, jak to się nazywa? Dobra, nieważne, wiecie o co. Dicker! No i po Dickerze. Dobrze, to może teraz podjedziemy sobie troszeczkę, a potem popatrzymy. Uciekł. No, wioruskie konie! O Jezus, ale spierniczyłem. Dobra, 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 dobra. O Jezus, dobra. Kręcimy wieżą, kręcimy i... Do widzenia. Tak jest, celo odnisztarzyna! Kurde. A ja. Coś tutaj? Nie za bardzo. Gdzie ten Churchill jest? Bo już przejechał. Kurde, coś słyszę z lewej. No dobra, pokażesz się czy nie? Nie. No dobra. Попал, jeden mniej. No tak mi nie śmiało się na razie. O Jezus, to jeszcze coś jest. Popał! Kurde, to jest ten co ma podwójne. Podwójne opancerzenie. Sio! O cholera, to przecież. Żółty silnik. Niedobrze, tam coś jedzie. Papa! Dobra. Dobra, sieka, co? Tam jest. A co z tym tutaj? Nie ma. A to sobie może podjedziemy troszeczkę. Dobra, gdzie ty jesteś tym, tym pancerem, czy czymś tam? Tu jesteś. No i cześć. Tanku unicztożen. Tak, unicztożen, tak jest. Headshot. Tam coś jest na górze, nie wiem co to jest, jakiś light. Ale czy ja go hapnę? No powinienem, tak puma. Dobra, coś tam ma zniszczone. Damy radę. Up. O! Kurde, naprawdę? Zapomniałem o niej. No dobra, 10 to nie jest źle.